Dlaczego sierac ma dobrą wodę? Odpowiedź jest prosta. Nieustannie o to dba. Od niedawna funkcjonuje w Sieradzu Mence zmodernizowana, praktycznie nowa stacja uzdatniania wody, a już rozpoczęły się prace modernizacyjne takiej stacji na Górce Kłodzkiej w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Stację w Mence zmodernizowano kosztem 6 700 000 zł, z czego 5 700 000 zł pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Łodzi. Nazwa inwestycji to modernizacja stacji uzdatniania wody w Mence, natomiast tak naprawdę powstał nowy obiekt. Tak jak tutaj widzimy, nowa hala technologiczna, nowy budynek zaplecza technicznego, zmodernizowane dwa zbiorniki, powstał nowy zbiornik retencyjny, zmodernizowano ujęcia wody, studnie, jak i ten teren utwardzono i ogrodzono. Dzięki temu stacja może dostarczać prawobrzeżnej części Sieradza 100 zamiast 50 metrów sześciennych wody na godzinę. Wody znacznie lepszej jakości niż jeszcze 2 lata temu. Technologia zainstalowana tutaj jest oparta na filtrach otwartych. Umożliwia ona jednocześnie czyszczenie wody i jednocześnie płukanie filtrów bez przerwy, w sposób, nazwijmy to ciągły. Zastosowanie szwedzkiej technologii firmy Nordic Water pozwoliło na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji, zwłaszcza kosztów energii elektrycznej oraz obsługi, ponieważ stacja jest w pełni zautomatyzowana, obsługiwana z Centrum Zarządzania Operacyjnego, które znajduje się w głównej siedzibie firmy na Górce Kłodzkiej. Powodzenie tej technologii polega przede wszystkim na prostocie konstrukcji. Brak ruchomych części w urządzeniu, co powoduje, że pracuje ono długo bezawaryjnie. Nordic Water zajmuje się tą technologią ponad 40 lat. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy zajmować się nią także w Polsce, w Sieradzu. 4 stacje uzdatniania wody, w tym 2 na terenie gminy Sieradz, dostarczają rocznie 1 800 000 metrów sześciennych wody. Korzysta z niej około 50 000 mieszkańców Sieradza i okolic.